Dzień dobry moi kochani w kolejnym odcinku Love Island Wyspa Miłości. To już 16 odcinek. Bardzo szybko ten czas leci. Pauza, do kuchni, po jedzenie, po picie. Wróciliście? Jak miło. Ja dzisiaj do picia mam wodę, ponieważ jak wiecie obcinam kalorie gdzie tylko mogę. I zrobiłem jeden mikrogrzech. Zjadłem całe opakowanie chipsów przed nagrywaniem z wami. I już więcej kalorii dzisiaj nie mogę zjeść. Ale były takie, takie pyszne. Teraz wbijacie na Instagram, na TikTok, zostawiacie suba, łapę, dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o filmach. To nie jest moja wina, że YouTube wam ich nie wysyła. Nie wiem czemu tak to działa, trzeba to klikać, klikać, klikać. To co, zaczynamy? Hej! Opalam do pełną parą. Hej! No to ładnie, to ładnie. Ladies? Na podejścik, dziewczynki? No to my idziemy na sofę. A co chcesz robić na tej sofie? Dopiero co wróciłeś z randki, łopcie, hormony, hormony, opanuj je. Fajnie, bo ma takie iskierki aż w oczach, jak na siebie patrzymy, to iskry dosłownie. Czy jesteś w sumie, co no, chciałaś? Chemia. Jest chemia. Widać, że zadowolona, bo tam ten gestykuluje, no. Pogoda fajna, chyba wszystko. Fajne. Chemia? Pomiędzy wami? Od niego tak nie czuć tego, powiem. Ale to już ci mówiłem w poprzednim odcinku. Nawet coś już mówił Mateusz, że no by bardzo chciał już i ze mną w łóżku spać i w ogóle tak. Nie, to jest w szoku, tak jak ja. Nie, bo ja się tego nie spodziewałam. No ja też. Oliwia, ty masz dar mąci szponci i nie widzisz, że coś tu nie gra? Coś tu nie gra, nie? Fajnie było, fajnie jak najbardziej. Co się dzieje, nie? No spoko, spoko. No, bardzo się cieszymy. No, co tak? Będziesz miał, będziesz. Ja ładuję się. Daria, ty bierz się za Piotra, ładuj się ile chcesz, ale na ten moment nie ma tu dla ciebie nikogo. Paralotnie? Nie. Tak, paralotnie, no tak, ty już wsiądź na paralotnie i leć. To są kajty, kitesurfing, no. No bo na paralotnie też się jakieś takie... No nie, paralotnia to zupełnie coś innego. To nie z wodą związane. Ale też się lata. Ale to jeszcze trochę wyżej. Kajty, właśnie. Tak to się nazywa? Kitesurfing, no kitesurfing. No kajty się mówi chyba tak w skrócie już. A chciałbyś tego spróbować? Ej, no weźcie, ja zapomniałem, że oni byli na randce i się pocałowali ostatnio. Wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Kajty, tak kiedyś ci może pokażę. Cię nauczę na paralotni. No, a latałeś paralotnią? Nie, nie latałem, ale... Jeszcze nie latałeś, ale mnie nauczysz. Pójdziemy razem na lekcję. Okej. Okay. Bałabym się tego trochę, ale z drugiej strony fajnie. Chcesz żelkę? Zjedzmy razem. A ty jesteś tutaj, tak się w podstawówce robiło. Jak? No ja tak nie robiłam. Co? Ja tak nie robiłam. Nie? Nie. A ja tak robiłem. To ja no pierwszy raz. A? No do końca? Aha. Aha, to dlatego się pocałowali przez żelkę. Pamiętajcie dziewczyny, brać żelki na randkę. O. Siemano! Siemano! O, już? Co tam? Oh my god! Hey. Hi guys! Masz żelkę? Z jachtu się szybko skacze. Masz czy nie masz? A ja mam wszystko! Ładne. Co tam? Dobrze, szybka misja. Chcesz muszelkę? Którą chcesz? Nie przekupisz go taką muszelką. On był zainteresowany muszelką Emi. Ja mam to... Idźcie z Adrianem, ja zostanę z dziewczynami. Super. Dobra, no. To my idziemy do sypialni, nie? Rozdzielamy się, bo my chcemy pluteczki. Jestem ciekawy teraz Adriana, czy będzie miał odwagę powiedzieć swojemu przyjacielowi prawdę. No dobra, opowiadaj. No dobra, no to w pierwszej kolejności mam dla was prezent. Możecie sobie wybrać muszelkę, jaką chcecie. Nie, tak, ja to kochana. No, pozbieraliśmy dla was. Adrian znalazł muszalkę. Widzieliście twarz Darii? Ona ma te same poczucie humoru, co ja. No, znalazł. Jeszcze znalazł, Adrian. Nie, i wiecie, jak było super, naprawdę. Jestem taka szczęśliwa. No opowiadaj, ze szczegółami. Wszystko. Emi, ostrożnie dobieraj słowa, bo Adrian może stracić przez to zęby. Opowiadaj, jak tam było. Szybko było, ale intensywnie, nie? Tak jak lubię. Nie, no spoko. Mieliśmy takie miejsce ogólnie nad samym morzem. Nie było niestety jachtu. Byliśmy na plaży nad morzem. No.
Zasiedzieliśmy i takie piknik, ala, no nie wiem jak to nazwać, nie? Piknik między palmami? Więc gadaliśmy tak, ja już gadałem z Emi bardziej o tym, wiesz, jakby to, co nie wiedziałem na zasadzie, nie? O niej. No, było mega zajebiście. I też porozmawialiśmy sobie szczerze właśnie na temat Wiki. No. No. No i powiedział, że... Powiedział, że... Coś jest takiego we mnie, co jej się podoba. Nie pytałem o to, bo mnie to chuj interesuje. Po prostu widzę, że to tak jest. Powiedział, że... No, że już zapomina o tym, co było i że jesteśmy, że czysta karta. Więc fajnie. No i tak fajnie. Wiem to, że idzie w fest w moją stronę, nie? Ta sama randka może być opowiedziana w dwóch różnych historiach. A ty jesteś w jej stronę? Nie, to nie jest tak, to tak nie po prostu czasu nie działa. No, bo to jest Dan, który też miał z nią relację. To jest trochę ciężkie, nie? No ona to jest... No. Dziecko. No, ona to jest, wiesz, no, zapatrzona, nie? Dan, bardzo nieładnie teraz robisz, że wypowiadasz się na temat Emi tak agresywnie, to dużo tobie mówi. Ty nie potrafisz przegrywać. Jak w jakiś posąg. Boże, jakaś ty jest No, ja się pierwszy raz w ogóle widzę taką. No, dla mnie. To było zajebiście, naprawdę. Chciałbyście się? Tak. Tak? No. O, mieliśmy te... żelki, nie? I ona mówi, bierze żelka. No i mówi, że wiesz, jak to robimy. Ja mówię, jak je robimy? Francuskie pieski. No i musiałem wziąć i wiesz, i pocałunek był, nie? A nie tak jakiś długi, no ale był, nie? Adrian chciałby się z tego cieszyć, ale w towarzystwie Dana bardzo się blokuje i uważa na słowa. Tak mówię, o ku... Ja pierdzie, co ja robię? Jak było? No fajnie. No. Oh my god! No. Tak, no ale to nie jest tak, że ja mam też takie boom, jak ty to mówisz. Nie mam tak. To jest bardziej przyjaźń. No. Tak, przyjaźń. My się wszyscy całujemy z przyjaciółkami. I wiecie co? I wskoczyliśmy do morza razem. I tyle, no i co? No i wdupsyliśmy się do morza ogólnie. Co ty gadasz? Za rękę. Wiecie, jak w filmie dosłownie, no zarąbiście było. No i tyle. No i w sumie nic poza tym nie było jakichś innych pikantnych już rzeczy. No, banan mi z buzi nie schodzi. No, widać to. Widać. Zuza się odezwała. Zuza się odezwała. Zapomniałam o niej. Kurde, co? U Jarka i u Zuzy. To jest moja ulubiona para. Napisał do Wiki. Wiadomość, kocham cię. I nagle mu przychodzi. No, a mnie się wydaje, że życie jest przewrotne, a karma bywa sukowata. I możliwe, że to się skończy dla Emi, tak jak dla Dana się skończyła relacja z Emi. Nie wiem, jakie macie podejście do karmy, czy w ogóle w nią wierzycie, ale po raz kolejny Daria powiedziała to, co ja myślę. Zmieniasz stylowę? No, jeśli nie koszulki, nie chcę pospod, wiesz? Ja koszulki. Chodź na chwilkę. Co? Chodź na chwilkę. Ja? No. Oliwia będzie mącić, szpocić. Ale dobrze robi. Niech powie Danowi to, co myśli. Przynajmniej jestem wszystkim szczera, jeżeli coś ją gnębi, nie? Idzie i mówi. Cale, moja droga. Jak się czujesz? Bo widzę, że taki chyba bardziej niespój się zrobić. Nie, no normalnie, no kurczę. No, wiesz, to jest jego wybór i on zrobi, co chce, no kurczę. A co mówił Adrian? No, idzie spokojnie. No bo Emi tutaj, szczerze, no. Przyszła w takich skowronkach, no. Że było tak super, się całowali i w ogóle. Musisz pocałowali tylko raz z żalką na wszystkiego. I nie wiem, jak to też jest ze strony Adriana. Czy to też jest takie wow, tak jak ma Emi, czy... Emi nie, to co on mówi, to nie. No bo ponosi tak. A wy byście poszli, tak jak Oliwia dodana, odważylibyście się, czy byście zostawili tę sprawę w spokoju? To nie wiem, to się mówi, no mówi nam co innego. A mi się wydaje, że... To może być taka cicha woda, nie? Aha, i że chyba mu się naprawdę podobało z tego, co mówi Emi, a nie sądzę, że to powiedział wam. No nie, to ja widzę, jaki on jest. Także no, ogólnie ja w głowie mogę sobie wyobrazić, jak ta randka wygląda, bo znam Adriana, ja mi wiadomo, zrobi wszystko. Na pewno. Nie chcesz, byś mnie źle zrozumiał, tylko chcesz, żebyś wiedział, jaka jest prawda, bo ja też bym chciała wiedzieć na przykład na twoim miejscu. Z jednej strony nawet...
Widać po Danie, że jest mu przykro. Naprawdę widać po jego twarzy. Jest jaki jest, ale strasznie go to zabolało, że dostał kosza od Emi. Strasznie. Może byłoby lepiej? W sensie niech on sobie ją zabierze i wtedy wiesz... No. Dla mnie tak znikniesz całkowicie. Tylko niech będzie z tobą szczery, niech ci to powie po prostu. To już jest, wiesz, pokazuje jego dojrzałość. To pokazuje jego dojrzałość? Dan, cały czas robiłeś wszystko, żeby do tego spotkania nie doszło. Też się zdecyduj. Nie, no słabo, słabo. Czyli tak faktycznie jestem, to tym słabo. Tym bardziej powinien być szczery. Tak. Tym bardziej. Mhm. No widzisz, okażesz komuś serce, a ktoś tego po prostu nie docenia, nie? Mhm. Co ma być, to będzie. Dzięki. Dzięki. Ty co ubierasz? Coś niebieskiego chyba. Coś niebieskiego? Komplecik jak znajdę. Ja się dopasuje tam Romeo. Ktoś już sprawdził dla mnie, jak prosiłem was w poprzednim odcinku, czy oni mają stylistów, czy ubierają się sami? Huh? Już cię dawno takie szczęśliwe nie widziałem. No mi banan nie schodzi z buzi, tylko teraz się spieszę, żeby się, wiesz, zdążyć wyszykować, bo już wszystkie wyszykowane, a ja jeszcze nie. Ale fajnie, było tak fajnie. Cicho, bo idzie. Cicho. Nie ty, nie o tobie mówimy. No i co, uważasz, że zbliżyła was ta randka? No, na pewno, na pewno. Adrian pewnie wam mówił. No mówię, nie? Mówił. Bardzo was zbliżyła. I jak po randce tobie? Jakie ręce? No, twoje jakby przyszłe i nie doszło i z twoim przyjacielem. Normalnie, neutralnie. Serio? No tak, a czemu nie? No nie wiem. Czy mam się przejmować? Tak teraz pomyślałam, że dziewczyny doszukują się konfliktu. Dan mówi, że niby nie, niby go to boli, a dziewczyny go nakręcają. Daria, Oliwia, uspokójcie się, bo będzie mi potrzebna drama. Ani trochę cię nie drganało? No nie, no kurczę, no po się na randkę, no to ja się spodziewałem tego, wiesz, to ty wiesz. Jaką mam burzę w głowie, nie wiem co myśleć o Danie, raz mówi dojrzale, raz nie, teraz znowu mówi dobrze, bo od czego innego miał się spodziewać, nie wiemy. Ale to myślisz, że on to przedstawił źle? Czy Emi przesadziła? Ja nawet nie mam zamiaru się ani go dowiadywać, z nią wiadomo nie będę rozmawiał, a z nim, no nie mam sobie, to się go okaże, wiesz, jaką on jest osobą, tak? No ma moje błogosławieństwo, jak to się śmieli, tylko żeby być ze mną szczery po prostu, nie? No. Powiedział jak jest. Ona sobie radzi. Tak, tam romantycznie, czy przeszkadzam? Chodź. Nie, bo ja bardziej chcę Dana wziąć niż... A, dzięki. No to jest twój bro romans i boi się, że Daria coś palnie, nie? Co dziewczyny mówiły i nie chcesz konfrontacji. Nie dziwię ci się, ja też bym nie chciał. Bo ten... No to dobra, to chodź. Ale ja nie chcę indywidualnie, tylko z wszystkimi chłopami. Aha. Nurtuje mnie taka jedna sprawa wewnętrznie. Jaka? Że jak rozmawialiśmy, jak wróciłem z randki, nie? No. Powiedziałem wam, że doszło do tego pocałunku z Emi przez żelka. No. Może mnie źle odebraliście, nie? Jakby z tym żelkiem. Tylko po prostu no, pocałowaliśmy się normalnie, no a że żelek, no to żeby tak romantycznie trochę to wyglądało, nie? Nie wiem, czy ta sprawa wymagała rozwiązania na forum, bo to jest chyba nieistotne, jak do tego doszło. Po prostu zrobiliście. No i fajnie, życzymy wam dobrze. Nie musisz się przed nimi tłumaczyć, serio. Wyszło to z waszej inicjatywy, nie z inicjatywy żelka. No, dokładnie. Wyjąłeś mi to z ust, a mogliście to po prostu sobie pomyśleć, że jakby wiecie, co chodzi, tak? Znaczy, no bo ona przedstawiła to inaczej, żeby było fajnie namiennie, nie? No. Tylko tak, więc ty mówisz, że było tak w miarę neutralnie, nie? No, więc, znaczy, bo chodzi o to, że jakby ja w sobie nie noszę uczucia względem tej kobiety. Ja nie całuję jej po prostu uczuciem, bo jeszcze tego nie czuję. No myślę, że Emi ma inne odczucia. Ona ma względem mnie takie boom po prostu, nie? Co ja mam powiedzieć? No ja tak nie mam jeszcze, nie? Więc... No ale i chcę dać szansę po prostu i zobaczyć, co wyjdzie z tej relacji. Czyli wchodzisz w to, tak? No powiedzmy, że wchodzę. Na obecną chwilę naprawdę wchodzę w Emi. Na obecną chwilę wchodzisz w Emi. Zrozumieliśmy wszyscy. O czym mówisz? Ale nie zamykam się naprawdę na to, jeżeli ktoś nowy przyjdzie i żeby tą osobę poznać. Kto nie próbuje, to nie pije szampana. No właśnie. Dobra, tak tu się śmieje i się śmieje, ale w sumie bardzo dojrzale mówi i postąpił. Chce mieć czyste sumienie wobec wszystkich. Coś w tym jest, żeby nie... a szampana wszyscy lubimy. Żeby nie było. No. A właśnie. No i tyle, co chciałem wam powiedzieć, więc wam dziękuję. Zamykam obrady. Wysłuchaliśmy. Co do mnie, także no. Okej. Okay. Back in the game. No a ty Dan, co myślisz? No znaczy, no wiadomo, no kurde, no byłem z nim parą, no to wiadomo, nie będzie tak się fajnie patrzeć, nie? Tym bardziej, że jest to Adrian, no to moim zdaniem słabo w
czuję się z tym tak, jak czuję i mu powiedziałem to. No ale myślę, że na waszą relację to jakoś negatywnie chyba nie wpłynie, nie? Wpłynie na pewno. Ja mu to powiedziałem, że jeżeli on takie coś zrobi, no to dla mnie już takie relacje między nami na pewno nie będzie. No bo ja mam inne zasady po prostu w przyjacielstwie. Ja mam inne zasady w przyjacielstwie, no i tyle po prostu. Masz do tego prawo, nie? Ale też mówię, chcę, żeby był szczęśliwy, bo jest fajny chłopak i zasługuje na to, no. Kurde, poczułem ten testosteron, jak się unosi w powietrzu też. Nie przeklinajcie, okej? Okay? To jest program family friendly. No ja jestem względem was szczery i tyle. No i dobrze, no i to chodzi, no. Jesteś tutaj, wiesz, po coś, no i działaj. Mam wiadomość. Jaką? No. Islanderki. Dziś kryjówka jest zarezerwowana tylko dla pań. To, co się zaraz wydarzy, na pewno zrobi na was duże wrażenie. Hashtag strefa kobiet, hashtag babskie sprawy. Nice! Ojeju, co? Dacie tam Rafała Maseraka? A kryjówka tylko dla kobiet? Tego jeszcze nie było. A myślicie, że co będzie? Ja myślę, że jakiś pan. Może się wydarzy jakiś pan. Nowy uczestnik raczej odpada. Pojawił się ten aktor. Może jakieś żarty dostaną? Albo coś? No bo co innego? Striptease? Nie, za ładnie by było. No dobra, idziemy, nie? Idziemy! Nie czekamy. Przecież ja to zawału dostanę. O kurczę! Nice! Wieczór filmowy? Coś będziemy oglądać? Wow. Coś chyba będziemy oglądać. Coś będziemy? Tylko ciekawe co? Co będziemy oglądać? Fajnie! Będą podglądać chłopaków, czyli będzie nowa dziewczyna. Telewizor, podglądanie, serduszko na 100%. Nowa dziewczyna albo będzie jakiś show, żeby ich sprowokować do czegoś. Co obstawiamy? Zabawski wieczór, kolejny. Tak, kolejny. Tak jak podoba mi się coraz bardziej. Podoba wam się. Teraz zobaczymy, co będzie za chwilę. Nowa Chiquita. Wiedziałem. No. Hej! Cicho! Cicho! Siema! O, dzień dobry, witamy. Ty, Piotrula, idź pierwszy, no to... Dawaj, ja pójdę pierwszy. Siema! Hej, teraz. Cześć, Daniel. Daniel wyskoczył! No wyskoczył, bo widocznie jest w jego typie. Bardzo ładna dziewczyna, fajnie, że taką dali. Cześć, jestem Vera, mam 24 lata i na co dzień zajmuję się fotomodelingiem i w wolnych chwilach dorabiam jako kelnerka. Modelka mój, ulubiony zawód, jak wiecie. Cześć, Piotrek. A patrz, druga idzie, patrz. Druga? Zobacz, co się dzieje, ty idę. Jesteś szczęśliwy, ty. Cicho. Hej. Daniel. Hej. Nicole. Mam na imię Nicole, mam 20 lat i jestem studentką. Ja tę laskę skądś kojarzę. Komu ją kojarzę? Lubię dominujących facetów, takich, którzy wiedzą doskonale, czego chcą. To jest ta z Natsu House. Natsu House, nie? No, siądź bliżej, nie? Dobra, opowiadaj, skąd jesteście i co robicie. Przyjechałam tutaj znaleźć miłość życia. Jak każdy tutaj. Jak każdy. A wiek? 24 mam. Ale tak w sumie urodę macie w miarę podobną do siebie. Dali dwie laski. Ja jestem ciekawy, czy będą też nowi faceci. Siostry może. No ty jesteś z Brazylii, o te klimaty? Nie, jestem pół Polką, pół Amerykanką. No okej. Okay. Trzeba się, mi się wydaje, zapoznać. O, dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, cieszymy się. Wszystkich po kolei na rozmowę i znalazły jakieś fajne miejsce. No więc... nie jest w łóżku fajne, tak. Kto powiedział? Nie no, żartuję, żartuję, żart. Podobno mają urodę do siebie, no tak trochę nie. No chyba, że jak dwie dziewczyny mają ciemne włosy i oczy, to są takie same według Jarka. Nicole, dobra, bo ja mam słabość do imienia. Ja też, to jeszcze raz możemy się przedstawić. Cześć, Nicole. Do mi. Ona jest taka bez życia w ogóle. W ogóle totalnie, zero. Jaki jest twój typ faceta? Kurczę, wiesz co, to bardziej zależy od charakteru, bo z wyglądu tak? Jakby wiesz, nie mam takiego... No bo ja mam na przykład tak, że nie mam tam jakiś typ, ale podczas rozmowy, jak mi się fajnie gada, to mi ta kobieta pięknieje, nie? A się tam eksploduje. Mi też to mówił. Mi też, no. Ja miałeś jakieś dłuższe związki, dłuższe relacje? Znaczy najdłuższy mój związek trwał 3 lata. Ona usypia.
Naprawdę mi się z tobą dobrze rozmawia, ale to jest speed dating, więc może się zamienimy. Trzymaj się. Witamy. Dzięki, możesz tutaj. Next. O, switch. No, to ja mam jak góral. Też tak mam. Ale jak macie? Pięknieją wam osoby, czy raczej was odpychają? Bo to też działa w drugą stronę. Jak ktoś jest przepiękny, a no niezbyt tam ma pod kopułą, to od razu mi brzydnie. Co tam, Werka? No powiem ci tak, jak weszłam, trochę miałam stresa, ale już jest tak, jak tak zwanie... Jezus, tak. Nie czaję tej dupy. Ja też. Jestem z gór. Przyjechałem tutaj, wiesz, szukać tutaj wszyscy miłości. Niech się uśmiechnie chociaż. A typ chłopaka? To jest tak, że jeżeli ja z kimś złapię wspólny vibe, ktoś może być, nie wiem, niższy ode mnie, grubszy. Tak. No bo to się to zmienia. To jest nieistotne, naprawdę. No, to prawda. Nie wierzę, że zakochałaby się w kimś, kto by się jej nie podobał. To by był niższy, chudszy. Tak, i gruby. No i ona tak, o, ale masz super charakter, no na pewno. Dla mnie się liczą w życiu wartości u drugiej osoby. No na tak, tych wartościach. Tak. Dziewczyny zazwyczaj właśnie jedną gadkę na podróż, więc skoro Rafał tak mówił każdej, to jest jego taki nie sposób na podróż. No i co, jestem w parze z Asią, więc wiesz, jest całkiem fajnie, jak na razie. Taki stażem niezbyt długi jeszcze związek, w sensie jest, wiesz, relacja czy tam para, ale jest okej. Jest okej. Okej. Fajnie wiedzieć. Ale co on powiedział? Jest okej. Jest okej. Okay. Jestem w parze z Asią, jest okej. Okej. I co ty na to? Ale dziewczyny są zazdrosne. U tej jednej czują konkurencję. Ja. Ty na to pewnie okej. Okay. Zatkało mnie, szczerze mówiąc. Jestem w bo dla mnie to jest jakby porażka jeszcze po nocy tutaj, gdzie mówił, że było tak zajebiście i mówił, że jest cudownie i w ogóle. No, poznajesz prawdziwą twarz. A tu mówi, że jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No to dobra, no. No to chyba wiemy wszystko. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Teraz Dan idzie. Tu będzie ciekawie. Też tak myślę. Jeszcze raz możemy się przedstawić, Nikol, bo mi się tutaj już po prostu imiona mieszają. Jestem Dan, Daniel, mówiono mnie Dan na wyspie tutaj, także muszę mówić. Ale masz akcent, skąd pochodzisz? Ja w Anglii siedzę. Właśnie wracam do Polski ogólnie, nie? Także na nowo się uczę troszkę tego polskiego teraz. A idzie Mateusz. No cześć. Jeszcze raz możemy się poznać właściwie, Mateusz. Dobra, sorry, że tak na siedząca, ale jest niepogodnie w tych butach. To jakoś dziwne trochę. Czekajcie, dajcie posłuchać. Kocham pieski. Masz jakieś zwierzę? Mam dwa owczarki niemieckie. Wow! Ale jest jakaś rozpała w ogóle, o co chodzi? Śpiąca. Trzeba było nią wstrząsnąć przed wejściem. Trzeba ją poczepać. Ogólnie, czego ty szukasz? Ja mam 30 lat, ty masz 20 lat, ja mam 30 lat i w ogóle... No. Tu będzie mega ciekawy, bo Dan totalnie na nią leci. Jak ty się z tym na przykład czujesz, no? Kurczę, wiesz co, nie, szczerze nie miałam nigdy starszego faceta niż rok. No. Ale powiem ci, że odkąd właśnie rok temu, odkąd skończyłam te 20 lat, gdzieś tam poszukuję bardziej może dojrzałych osób. Patrz, Dan usypia, widzisz to? Słucha z grzeczności. Tak. On chce już uciec. Nie jest zainteresowany. Chodziło mi o tą drugą brunetkę, że Dan na tą drugą brunetkę poleci, a tutaj między nią a Danem jest za duża różnica wieku. A która dziewczyna Willi ci się najbardziej podoba? Na ten moment skupiam się na Oliwii, ale no zobaczymy, co się wydarzy. Jak mówimy, who knows? Who knows, dokładnie. Ja cię dam, who knows? Nie, to było z grzeczności powiedziane, serio. O Jezu, dobra, switch. No, nie chcę się tego słuchać. Cześć jeszcze raz, Dan. Hej. A ty masz? Weronika, bardzo ładne imię. Dziękuję bardzo. Koleżanki Weronikę. A z kim ty jesteś w parze? Jestem w parze z Darią, zostałem sparowany i spoko, nie spoko. Dalej jest, wiesz, fajną dziewczyną. Mamy po oboje mega dystans do siebie. ja kocham tej analizy. Ale nie ma. Nie ma chemii między nami niestety. Z Darią? Tak, no nie ma. To jest taka bardziej fit wersja Darii, dlatego Daria może jej nie lubić, nie? Co to lata? No wy***. Ładne masz oczy. Dziękuję, ty też. No i kolczyk fajny. Kolczyk. Tak, a ty też widzę sygnety, fajnie, sygneciki. Podoba mi się. No tak, moje słynne sygneciki dzisiaj jeszcze założyłem akurat pod kolor sukienki mojej partnerki willowej, chociaż jeszcze nie jesteśmy sparowani jeszcze. Jakby no nie zakładam tutaj, że na 100% to się stanie, bo tutaj jakby spodziewaj się niespodziewanego. Spodziewaj się niespodziewanego, nie wiadomo jak może być. Tak, ale na pół może pół na pół. O, siema. Hej. Jestem Adrian. Nicole.
No i dobrze, co tam, słuchaj? A dobrze, dobrze, już też trochę stres opadł. A no to git, to git. Adrian nie wygląda na zainteresowanego. No trochę słabo, bo Daria cały czas mówiła, że między nimi jest duża chemia, co nie? Nie wiem, czy ty wiesz, no wcześniej byłem w jakiejś relacji. Teraz jestem w parze z Emi. Z Emi jest spoko. O. Chciałbym ją poznawać, bo charakterami się dogada. Fajnie, że jesteś szczery, to mi się bardzo podoba. Totalnie ta dziewczyna nie jest w typie Adriana, totalnie, totalnie, nie? Ja mam 186, aha, też jestem, wiesz, w miarę wysoki. Nie wiem, czy ty wiesz, kto jest z kim w parze i tak dalej, ja jestem aktualnie w parze z taką Zuzą. To blondynka. Jest Zuza, no. Ona się mnie bała, nie, bo na początku taki troszeczkę ADHD miałem. Tak mnie zastopowała i tak dalej, nie? No, ale ogólnie jestem z nią w parze, jest spoko. Był szczery, bardzo dobrze. To nie jest, że miłość, bo może miłość byłoby do Wiktorii, ale daję jej szansę też. Ale nie będę się oszukiwał, na razie tam bardziej uderzam w tamtą stronę, żeby się poznać bliżej. No okej, okay. Jest spoko faktycznie. Nie wiem, czy jakaś duża chemia jest między nimi, ale jest dobrze. No, jak ja na początku z Zuzą, że kompletnie nie, to później tak coś wszystko wywróciło, że teraz jesteśmy najbardziej tutaj związaną parą z nią, nie? A ty wiedziałeś, że on takie miał, że kompletnie nie na początku? No Asia, tak, na początku był kompletnie na nie, to się tak zmieniło. Ja nie wstaję, bo mam spoko, wygodną spoko pozycję. Ty masz teraz długą tą. Nogę. Długą no nogę masz, pilkę też. Wysoka jesteś, nie? Ile tak ty masz? 1,79 m. Wysoka. No ja jestem z Sopotu. Wiesz, że chodziłam do liceum w Sopocie ogólnie. Do jakiego? Słuchaj. Ja czekaj, zgadnę. Do dwójki? Nie. Jarek jest podjarany. I go-karty. Tak, go-karty. Tak. Chodziłaś tam na go-karty? Nie, nigdy a nie byłam. A ja właśnie byłem bardzo dużo razy. Jemu nie trzeba dużo, żeby się podjarać. Tak, safe space. Też bym chciał, żeby była wierząca na pewno. Jarkowi Nicole wpadła w oko. Nie wiem, czy ty jesteś, ale... Jeżeli no, Bóg by istniał, no to nie byłoby chorych dzieci, nie było tych wszystkich dramatów. No, rozumiem. Nie dogadają się. Nie, totalnie nie. Aktualnie jestem w parze z Zuzą. Jest to moja czwarta para. Tak mnie troszeczkę ujarzmiła, ale nie podcięła mi skrzydeł. O. Nie, on bardzo fajnie gada. Mhm. Ogólnie powiem ci, że bardzo dobrze się zachował w porównaniu do niektórych. Myślisz, że po programie mógłbyś się odezwać? To... Cio! Do? Do no do Wiki. Do Wiki. Na pewno z nią porozmawiam. To było takie niedopowiedziane do końca. Ja nie wybiegłem. Jak Emi się na to obrazi, to się zdziwię. No wiadomo, że odezwie się do niej, no bo naprawdę było niedopowiedziane. Bach, wylatujesz rano po śniadaniu. Na typa śniadania nie zjadła. Rozumiesz, za nią... Więc tak jakbym może gdzieś tam jeszcze no, nie był do końca pewnym, a chciałem jej coś powiedzieć już, no. Ten temat też trzeba będzie przegadać na pewno, ale wydaje mi się, że to jest w porządku z jego strony, że będzie chciał porozmawiać, zależy jak. Z wyglądu tutaj, jeśli chodzi o chłopaków, miałaś takie swoje, takie wiesz, boom, że ktoś ci przypadł na ten? Ten, co jest teraz, ten, co chyba z Emi jest. Adrian. Adrian i chyba Mateusz. Czyli ten nowy. No to spoko, no to dalej, może będą ci do reszty. Ale wiesz, nie mówię, że ty nie, bo ty też w sumie jesteś w moim typie. No. Fajnie, dziękuję. Kto jest w swoim typie? Na początku pierwszy, co mi się rzucił, to Piotrek i Dan. No, ta nowa brunetka jest taka ostra, ona Dana i Piotra, to by mogła tego winąć, nie? O, będą chyba sami faceci cicho. O, teraz to my chcemy. No, mi się podoba, ta młoda jest piękna, na fajną ma urodę, ale no wiekowo my się na pewno nie zgramy, nie? Mi się z tą młodą fajnie rozmawiało, bo taka żartobliwa, fajny żart, ale... No, mi też bardziej z tą Nikolą się lepiej rozmawiało niż... Aha, no to ja mam na przykład tam, że tam jest taka jakaś tajemnica, nie? Na przykład do odkrycia. Ja nie będę też oceniał po układce, ja na pewno będę chciał jeszcze sobie porozmawiać i z jedną i z drugą. Ja ściągam buty, biegnę do Zuzy, do łóżeczka. Naprawdę. Jarek! Jesteś fajny chłopak. Cześć, Asiaka. Nikol, miło poznać. Hej, Emi. Hej. Cześć, Nicole. Zuzia. I co tam, dziewczyny? Tak, jak wrażenia? Opowiadajcie. Kto wpadł najbardziej w oko, a kto nie? Wyglądowo to chyba ten Mateusz mi najbardziej tak... niebieskie oczy, brunet standardowy. Z charakteru... Ja już zapomniałam imiona. Taki pobudzony bardzo, dużo gada. To Jarek. Jarek. Pobudzony Jarek. No, a jeszcze była taka trzecia osoba, która tak nie jest ci zimno, takie zaloty, to był Dan. Mi to chyba Piotrek wpadł w oko, ale no Dan też. Słyszałam, że z którąś z was w parze. Oni wszyscy są w parze. Ze mną jest teraz, był z Emi. Aha. A czego szukacie u faceta? No kurczę, no tego uczucia, nie? Żeby po prostu...
Była taki boom, tak. Boom. Nie, no ja też szukam właśnie lojalności, prawdomówności, żeby facet szanował mnie, kobiety w otoczeniu. Czyli wszyscy szukamy tego samego. Ta Nicola fajna, tak, młoda, ale kurczę, no urodę ma, jak to się mówi? Brazylijską, taka... tak, egzotyk. Egzotyk, egzotyczną, 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 tak. Egzotyczną, dlatego no, no mi ale nie, na pewno pasuje, się wyróżnia nie? Na tle wszystkich dziewczyn, tak. Jeśli chodzi o urodę, tak mi się wydaje. No ja mam tak samo, że Nicole to dla mnie bomba. Ono. To Vera co? W sensie nie, no Vera to totalnie nie. No co, ja mówię, ja do Nicole podbiję tak przyjacielsko, nie? No bo wizualnie fajne dziewczyny, no ale dla mnie za młoda, nie? Tam? Bardzo się cieszę, że pochodzisz do tego bardzo i żalę. Ja tam też nikogo nie skreślam, ale no nie mój klimat, no jak na razie no... No ogólnie Daria miłość się otworzyłem sercem. Bang, bang, bang! Zrób to, panowie. Łupę! Za nową dziewczyny. Nie wyjdźcie tak, bo mi podrywacie dziewczyny. Okej? Okay? Moje psy myślą, że je podrywacie. A któraś z nas na przykład nie przypasowała wam na pierwszy rzut oka? Bo czasami tak jest, wiecie. Albo coś na zasadzie, no chyba nie do końca się dogadamy, o. Asia, skąd to pytanie? Nastawiasz się tutaj na jakąś ten ostrą rywalizację? Właśnie najbardziej bałam się was, że tak powiem, niż ich. Ale jak tutaj poznałam koleżankę, to od razu miałam takie, dobra, a gdzie reszta? Tak fajnie też w babskim gronie. No my ogólnie jesteśmy też pozytywne. Tak, wspieramy się. Jakbyście potrzebowały, nie wiem, golarki, czy pasy do zębów trochę, to mamy. Eli, sugerujesz, że są nieogolone, że są takie yeti? Idziemy porozmawiać. Idziemy porozmawiać. Co? Co tam, Cika? Na kanapę standardowo? No. Jezu, ja już widzę ten twój ten, to już się aż boję. Daj rączkę. Co ty robisz? No musimy porozmawiać. Co się stało? Asia, coś mi się wydaje, że jesteś za dużą dramą queen. Taką dominującą. Bo wiesz, ja miałam przed chwilą z dziewczynami wieczór. No. I sporo się dowiedziałam. No, na przykład? Bo wiesz co, byłyśmy w kryjówce. I oglądałyśmy wasze spotkania z dziewczynami. No, no i co? I szczerze mówiąc, wkurwiłam się jeszcze bardziej na ciebie niż wcześniej. Ale o co? No ale o co? No ale o co? Dowiemy się! O to, że rozmawiałeś z jedną z dziewczyn, nie pamiętam którą. I jak zapytała cię, jak twoja relacja, powiedziałeś w sumie, jesteśmy parą z krótkim stażem i... No tak. Jest okej. Okay. No to w sensie, że jest dobrze, no tak... Rafał. No Asia. Nie Rafał, to... To zabrzmiało źle i każda z nas stwierdziła to samo. To nie tylko, że ja sobie wkręcę. Ale nie, no powiedziałem, że jest okej, że jest dobrze. No co ja miałem powiedzieć? Ja trochę inaczej myślę niż wy dziewczyny i mi się wydaje, że Rafał mi złego nie powiedział. To raz, dwa, sorry za psy w tle. Że jest dobrze? No bo jest dobrze. No, no. Ale nie, to było takie... Jest okej. Niepotrzebna drama. Też nie będę jej o wszystkim opowiadał. Powiedziałem, że jest okej i tyle, nie, że jestem z tobą w parze i że jest dobrze. No nie wiem, no... Asia, no kocha... Ja wiem, jak to wyglądało, naprawdę. Słuchaj. I dziewczyny powiedziały to samo. Że co? I no, że to wyglądało... A to jest w ogóle nie jest... Totalnie słabo to wyglądało. Jezus, nie, ja już mam dość tego, nie chcę takich dram. Jezus Maria, no bo... Asia, zrozum mnie. Ja jak mówię, że jest okej, jest dobrze, to uważam, że ktoś odbiera to tak, że nie ma podjazdu. Wiem na przykład, jak wypowiadał się Jarek o Zuzie i to, co powiedział, było naprawdę wow. A syn mamy koleżanki dostaje same piątki, a ty nie. No, ja po prostu widziałam wypowiedzi innych, a widziałam ja, twoją. Ale jakie widziałaś wypowiedzi innych? Chociażby to, jak Adrian ładnie się wypowiadał o Emi, ale a ty ja, podsumowałeś ja... naszą relację, jest ok. Ja mówię okej, okay. Ja nie lubię, ktoś mówi ok. Po prostu mówię ci, co widziałam i jak dobra, to wyglądało dobra, w porównaniu dobra. Do wypowiedzi innych. Kurde, nie znam, co ja miałem okay, powiedzieć, całą dobra, historię mojego ja życia? Ja ci po prostu mówię, jak to wyglądało z mojej perspektywy, z tego, co dobra, widziałam oglądając. Dobra, to ja stąd wychodzę. No Rafał, poczekaj. Nie. Rafał, jaka delikatna jesteś. Nie, bo ja mnie to w coś takiego. Ja nie chcę tak. No Rafik, chodź. Przysięgam, nie? Ja już mam dość. Jaki team jesteście? Asia czy Rafał? Powiedz mi szczerze po prostu, czy naprawdę chcesz tę relację kontynuować? Chcę. Jakbym nie chciał, to bym ci nie zawracał dupy, rozumiesz? Co ona powiedziała? Czy tę relację kontynuować?
Tak? To to powiedziała? No wiem, może to źle zabrzmiało, no, ale... No, zabrzmiało źle. No to dobra, no ty jak tak to odbierasz, to spoko. Ale jakby ja już, no teraz jakby... No już rozumiem, nie? Przepraszam za szczekające psy. Przepraszam cię, Emi. No, no, no. Powiedz mi, Emi, jak tam właśnie wasza randka. A co powiedziała, Adi? Że ten wasz pocałunek to... To tak naprawdę była twoja inicjatywa? No dalej. Adi nam przedstawił taką wersję, że on w to w ogóle jakby nie włożył żadnego uczucia i że dalej w głowie mu jest Wiki. Jestem ciekawy w końcu, jak to jest. Ciekawe. Dałem sobie czas na próbę sprawdzenia mojego uczucia i znać się, że jednak wolę ciebie, nie? I ten pocałunek totalnie był znaczący dla niego? Mhm. Wiesz, to nie był jeden pocałunek. To my słyszeliśmy tylko o jednym pocałunku, no, no, no. Po co mącisz, szpącisz? Znalazłem żelki. Po co mącisz, szpącisz mi na tej wyspie? Randka na pewno nas zbliżyła do siebie w jakiś tam sposób. Czyli ty tak uważasz i myślisz, że on tak samo uważa? No, myślę, że tak. To okej, okay, okej. Okay. No, nam to inaczej przedstawił. No jest osobą nieszczerą. Tak po prostu, prosto z mostu. Ja uważam, że Ady jest szczery, ale trochę mu, myślę, Dan jakby... Mąci w głowie? Tak, no. Czeka mnie na pewno rozmowa z nim. Dobrze, Emi, że nie jesteś podatna na manipulację. Gubię się w ogóle, czy faktycznie ludzie tutaj przychodzą na serio, czy... Czy na jaj, nie? Ja nie wiem się już. Pobawić, nie? No, ja tak samo. Tak jest dużo takiego jakiegoś nieścisłości, bo ktoś coś powiedział. Ale po co teraz chodzi jakaś inna wersja. Po co to? Ktoś tam jeszcze trzeci w ogóle coś innego gada? No. Ja tak sobie myślę, ja jak w przedszkolu, nie? To się nie powinno nazywać Love Island, tylko dzieci we mgle. Albo Lyre Island, kurwa. Lyre Island. A wiesz, co jest nie w porządku? Mhm. Nie wiesz? Co? No bo dochodzą do mnie różne wersje w ogóle naszej randki. No powiedziałem, że normalnie się pocałowaliśmy. Nie, ogólnie o randce. Ja, co mówię o randce? Chłopakom. Mówiłem, że fajna randka. Wszystkim. No wszystkim, że fajna randka. Tak? Jestem zadowolony, że otwieram się na ciebie. No i że się pocałowaliśmy, bo chcieliśmy. Sprostowałem, bo najpierw powiedziałem, że przez żelkę, ale później sprostowałem, że chcieliśmy się pocałować, no. A żelka tylko pomogła pocałunkowi w sensie takim, że najpierw zaczęliśmy jeść żelkę, a później się pocałowaliśmy. Teraz widzę, że dobrze to powiedział, ponieważ widzę, że tutaj drama może być o wszystko. Tak powiedziałeś? Tak. Na pewno? Si. No okej. Okay. Bo chłopaki to odebrali w ogóle inaczej. Jak? Zobaczyli mnie? No. I zobaczyli ciebie? No. I mówią, oni chyba z dwóch różnych randek wrócili. A my jako widzowie podobnie to oceniamy? No nie wiem, bo do mnie, ja już mam dość ogólnie tego, bo tak samo było jak byłam w parze z Danem, że przychodziły do mnie różne osoby. Za dużo myślisz czasami w ogóle. Nie, że za dużo myślę, tylko do mnie ludzie przychodzą i gadają inne, że w ogóle różne rzeczy. Daj mi się z tym oswoić, no ja nie jestem, no, ale ja, ale wiesz, przecież, ale robotem, ja ci nie wykażę. Z jednego uczucia ale, przelecę, no, na drugie. Ale ja wiem, ale przecież ja ci coś mówię? No że... nie, no to coś mnie nie win. No ja cię nie winię, tylko chodzi mi o to, co ja usłyszałam. No dobrze, no okej. Okay. No, to nie, no ale nie ma tu innych dwóch wersji żadnych, tylko no jak nie? Wziąłem ich i sprostowałem. I w ogóle, że no nie, no. To ci mówię, że wziąłem ich na podest i to sprostowałem. Takie trzywiali się o najmniejsze słowa. Ja tak nie mam w swoim związku, wy tak macie w swoich związkach, oszalałbym. Bo może źle mnie odebrali. Nie, bo Dan ci powiedział. Nie? Dan mi nic nie mówił. Bo Dan mu mówił? Nie, to my chyba oglądamy i jesteśmy w innych tutaj czatoprzestrzeniach, bo ja już nie łączę tych faktów. Jesteś na mnie zła, ale widzę coś innego. Nie, no zarywałeś? Nie, po prostu nie angażuję się w ciebie. Ale nie jest to zła. Wiesz co, jeszcze raz? Już się nie angażuję w ciebie, ale... Angażowałaś się? Co? Angażowałaś się? No miałam zamiar, no. Niezręcznie. Ja bym przekonany, że w twojej głowie nie ma w ogóle tak, że mówisz, że takie... Na wyjebie masz mnie.
No zmieniłam się, jak zaczęliśmy gadać. A później się dowiedziałam, że nie ma Emi, więc mówię dobra. Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Jak tam? Jak tam? Przyszłam na chwilę, póki jeszcze światła są, a zaraz będę, wiesz, błądzić do swojego łóżka. Tak? Tak, jak tam? A nie zimno ci? Mówisz? Zmęczone? Ja już zrozumiałam. Nie, no żartuję sobie. Ja jestem mega otwartą osobą. A nie masz takiego czegoś, że a może ktoś mnie zabierze? A może? Przed nas, ale ja ciebie zabieram. A może? Nie, no z tego, co z tobą rozmawiałem wcześniej, to nie miałaś takiej osoby tutaj, tak? Nie. Jak ja? To zabierze? A ciebie ktoś zabierze? Nie. Ja mówiłem szczerze, że nie. Mamy nadzieję, że mówiłeś szczerze, bo nie wydajesz mi się szczerą osobą. Chcesz się całować, czy co? No. Ogólnie zdałem egzamin. Zdałeś egzamin, tak. Na jaką ocenę? Serio? Na 10. Tak? To wy się całujecie? Nie, on lizał mi nos. Zmykam, buzia. Dobranoc. Dobranoc. Buzia. Pa, pa. Dobra, Oliwia, ja wszystko rozumiem, ale już wracaj, chodź. No wracam, chodź. Stary do chaty woła. Mam nadzieję, że cokolwiek słyszeliście, jak gadali w tych łóżkach, bo było ciężko. Ale to już jest koniec tego odcinka. Tyle pytań, co nie? Czy nowe uczestniczki odnajdą się w programie? Czy Olivia na nowo się zakocha? Ile dzisiaj tak naprawdę zjadłem? Czy Adrian wytrzyma z Emi? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Kto obejrzał do końca, pisze Żelki. Dziękuję, moi drodzy, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym. Mua, kizi kizi, bye bye.